Bądź mną. Spokojny Anonek Informatyk level 18. Ukłuc, bo masz tego słynnego Irokeza, ale dalej brud mocno. Jako że piątek jedziesz do swojej lożki. Wsiadasz do pociągu kolei dolnośląskich i ruszasz do Breslau na przesiadkę. Ogólnie połowa trasy minęła spokojnie, tylko był jeden malutki problem w twoim pociągu. Kibel, naprzeciwko którego siedziałeś, był przepełniony. No kurwa, dosłownie. Szczyny sięgały szczytu sracza. Słuchaj sobie muzyki, patrząc jak mocz w rytm pociągu kołysze się w lewo i w prawo. Całkiem relaksujące zajęcie. Ludzie co chwilę tam wchodzili i po max 5 sekundach z wykrzywioną w grymasie mordą wychodzili. Ale nie on. Janusz level przedwojenny. Siwy z łysinką. Kamizelka niczym u ojca fanatyka. Tylko haczyków brakowało. Pierwsze podejście wchodzi jak wszyscy ucieka. Około 5 minut potem wchodzi znowu i wytrzymuje około 15 sekund, po czym wykurwia z miną, jakby miał się zżygać. Jednak sracz pewnie z nim wygrał. Jedziesz dalej i nagle na pełnej kurwie Janusz z ryjem czerwonym jak po tygodniowym chlaniu wbija do kibla, staje przodem do zlewu i zamyka drzwi. Mija 10 sekund i nic. 20 i dalej nic. Pewnie zdech od smrodu. Po ponad minucie wychodzi z olanymi spodniami, dumny, i wraca na miejsce. Coś mi tu nie pasuje. Przez otwarte drzwi przypatruje się kiblowi. Kurwa, ten stary dziad oszczał zlew, podłogę i siebie samego. Jedziesz sobie dalej w milutkim aromacie moczu. Nagle do pociągu wsiada ona. Level około 50. Obwód w pasie zbliżony do obwodu ziemi, licząc w równiku. Widzę jej wzrok. Już wiem, że usiądzie obok mnie. Kurwa! Jebana grubaska, jak usiadła, to zajęła swoje miejsce obok, a rozlewając się jeszcze kurwa kawałek mojego mi zajebała. Nie ma nawet co się czepiać jej, żeby zabrała sadło, bo jeszcze mnie zje. Po godzinie podróży tym cudownym posiągiem prosta trasa uległa zmianie. Nadchodzi pogromca wszystkich napojów w otwartych pojemnikach. Pierdolony zakręt. Czujesz, że pociąg lekko się przechyla. Zawartość sedesu, o której wspominałem, wyjebała w kosmos, zajewając cały kurwa kibel. Dzięki refleksowi zbiorowego onanisty udało mi się zamknąć szczelnie drzwi, zanim tsunami zalało cały wagon. Kurwi jeszcze gorzej. Tylko nie wiem, czy to wina tego olanego kibla, czy to ta grubaska obok. Przez okno widzę najbardziej charakterystyczny budynek Wrocławia, czyli Sky Tower, który niczym wielki kuta spręży się dumnie nad miastem. Tortur, koniec, już blisko. Przystanek Wrocław Główny. Szybko wypierdalam z pociągu na szluga i idę na kolejny. Znajduję sobie zajebiste miejsce na końcu wagonu. Wbija konduktor. Elo, ja chcę tu siedzieć, spierdalaj sobie szukać innego miejsca. No kurwa, pewnie wszystko zajęte, ale pan motorniczy ma większą władzę od ciebie. Jedyne wolne miejsce to czwórka ze stoliczkiem na środku. Wszystkie miejsca wolne. Pewnie się zaraz jakaś cygańska rodzina mi tu wpierdoli, ale TBW, bo 3 godziny nie chce ci się stać. Po przeciwnej stronie w innej czwórce siada sobie jakieś stare małżeństwo emerytów. Dosiada się do nich jakiś młody facet. Dzień dobry, też państwo jadą do Poznania? Tak, bo to pociąg do Poznania. A wiedzą państwo, jak ciężko jest na studiach prawniczych? I napierdala im chyba z 5 minut o tym, jak zajebiście jest być na tych studiach, a starzy nie mają gdzie spierdolić, bo naprzeciwko mnie jakiś kuc usiadł. Obok pana prawnika siada jakiś inny facet, wyglądający też na studenta. Znajomek prawnika. I dołącza się do karuzeli, gadając o tym, że studiuje grafikę. O dziwo, nawet prawnik zamknął ryja. Czuję, że po wyjściu z pociągu będę umiał obsłużyć Paint i znał cały materiał ze studiów prawniczych. A pierdolony pociąg nawet jeszcze się nie ruszył.